Dzisiaj będziemy testowali najdłuższy miecz na świecie, wow! Aż wychodzi poza kadr. Razem z Szakiem i JJ-ką stoczymy walkę na ringu na miecze i sprawdzimy, kto z nas jest lepszym rycerzem. Dla was też przygotowałem test na rycerza. Widzicie ten przycisk lajka? Musicie go wcisnąć w ten sposób. Waszą ręką, niczym mieczem. Cha! Bardzo proste. Teraz wasza kolej. Klikajcie. Cha! No i to mi się was podoba. Po obejrzeniu tego odcinka nie zapomnijcie odwiedzić sklepu Pixi. Tam znajdziecie najlepsze koszulki w sieci. Link w opisie. Jak ty tam wlazłeś? Szaku, myślisz, że wiem. Przez to urośniesz? W tym się gnojówkę trzyma. Że tak. W tym się gnojówkę trzyma. Takie nowoczesne sterydy. Tak, dokładnie, dokładnie. I po gnojówce. No to rozwaliłeś? To jest mój domek, gościu. Kompost. Jak się nazywa? Kompostownik. Kompostownik. Tak jest. Jak to się nazywa? To ty nie wiesz, jak to się nazywa. Nie mam pytań. Opie, co z ciebie za rok? Moi drodzy, długie przedmioty. Nowość! Nowość! No nie wiem, czy taka nowość. Po ostatnim odcinku ze świnkami, to ja bym nie powiedziała, że to taka nowość. Nowość? Wszystko ostatnio długie. Tutaj mamy tak, kijek. Miecz, czyli to jest schemat. Okej, dobra, stwórzmy sobie na początku, co? Jakieś tam dobra. Podstawowe przedmioty. Mnie mega interesuje, co się stanie, gdy Farela tym zdzielę. No jestem też mega ciekawy, ile serduszek zadaje. Idę sobie już troszeczkę to przerobię. Szaku, co robisz? Ile mieczy robisz tych? Mam cztery. Dużo. Mam cztery dębowe miecze. O! Szak, jakiego kija miał, zobacz, JJ-ka. Znaczy kija, jakiego miecza ma? Jak ty to zrobiłeś? Musi równo ze schematem iść. Czekaj, ja też. Cyk, cyk i cyk. Mam. Dobra, chcesz JJ-ka też kolejny? Długi? Tak. Akurat miałem pod ręką. Proszę cię bardzo. O! Woo! Dobra, jest, ej, mam strzała. Uderzyłeś mnie. Niechcący, ile serduszek dostałeś? To niezły miecz, dobra. Teraz ząbiaki mnie nie straszą. O, trzy serduszka bije, tak? Nie chciałam, nie chcąc, co to było. Misklik. Mamy czyli długie miecze. Czy można zrobić coś innego niż długie miecze? Na przykład długą haczkę. JJ-ka, pomogę ci. Przywrócę ci serduszka. No dzięki. Nie ma za co, proszę. Masz teraz full życie. Proszę, tutaj nasionko ci jeszcze upadło. Ale pal dobry. A gdzie jest mój miecz teraz? No leży na ziemi. Ja powiem tak. Ja nie widzę, żeby haczka rosła. Nie widzisz, żeby haczka rosła? A czekaj, a może kilof urośnie? Sprawdźmy, czy to działa, pyk. No niestety nie! Dobra, czyli rozumiem tylko i wyłącznie miecz na wóz. No dobra, czyli będziemy grali dzisiaj na długie miecze. Dobra, jest troszeczkę kijków, chodź tutaj do mnie kijek. Dobra, ja bym naklepał golema, gdzieś tutaj łaził, ja widziałem go. Stary, która będzie bitka z golemem, easy. Dobra, no i zobaczymy, czy teraz takim mieczekiem mogę sobie... Villagera zdzielić. No ja dostałam! To czekaj, czy my przypadkiem nie uderzamy obszarowo? Ale patrz, tak! Uderzamy obszarowo, wow! Ej, to jest teraz dobra, teraz mogę walczyć z zombiakami. Dziesięcioma naraz, ciach. Leżą. Owieczka, pyk. Ale nie, kurde! Przepraszam! Ogarnij się! Przepraszam, no... Emeraldy? Masz pozwolenie na taką broń? No, niech... Niechcący. A to jest tylko drewniany. Uważnie używaj, tak? Uważajcie, bo to jest tylko drewniany. To potrzeba, nie. Wszystkich. Szaku, gdzie jesteś? Dzielasz. Co na obiedzie byłeś? Mama cię dobra, była? Dobra, JJ-ka, nie bądź taka śmieszna, bo ty dobra. Mnie zabiłaś. No, kto mnie zabił? Nieprawda. Ale że ja z golemem się w berka bawię, ale JJ, ty... Masz chamię! Dawaj go golem, dawaj! Trafił mnie! O, ty chamię. No. A! W chamku! Wow, zabił cię! No niestety. O nie! Nie, ja też nie żyję! Czy wy sobie żartujecie? Mamy najdłuższe miecze na świecie, a nas wyjaśnia golem jak leszczy ostatnich? Dobra. Jak prawdziwy speedrunner! Okej, jak prawdziwy speedrunner i uwaga! Wczosnek go! Woo! Zwycięstwo! Nie wyszło! Ej, no nie bijcie się! Nie, ile masz ironu? 5 sztabek żelaza, chodźcie, idziemy zrobić teraz żelazny miecz śmierci. Ale że on takie nazwy tutaj rzuca? On pek, okej. On się uzależnił od tego. On chce więcej i więcej. Kolejny. I uwaga, patrzcie teraz, co to będzie. Pek. Nawet nie podchodź! Ej! Bo! Ej, no to... Mam! Lagi były! Ale że JJ-ka mi skubnęła mój miecz śmierci? Ale że ja ukradłam go? Dobra, JJ-ka, weź mi zdziel. Misja zakończona sukcesem. Zdziel mi raz, zobaczymy ile serduszek zabiera taki. O, też trzy. Ej. Trzy tylko? Nie, to... Ej, nie bijcie mnie. Trzy tylko? Jakiś skam mi się wydaje, Szaku. Wydaje mi się, że JJ-ka nie umie strzelać. Ej!
Ja biorę mieczyk. No dzięki. Ja zostałam bez... Oła, 2, 4,5! No to teraz wszedł krytykal. Daję ci wszystko. No ty, dzięki. Ty, śmieszku. Ja ile? Nie mogę podnieść. Dobra, mam. Mam. Dobra. To co? Skoro mamy już taki, to teraz przydałbym się zrobić kamienny i diamondowy. Mhm. O nie! Skąd ty to masz? Dostałem teammate przez tarczę. Dobrze ci tak. Co jest, leży! Ale Jayko tak wyjaśnia jak leszcza? No elo ci. Nie, ze mną już też nie ma żartów. Uwaga, kto chce się bić? Dobra, przejęte. No zostaw! Ej, wywalczyłam to, tak? No, takie jest stwarne. O, ty chamie. O kurde. Ajajaj, mają mało życia! We dwóch mnie biją. Dobra, to ten treningowy drewniany wezmę. Zostaw mnie, nie dotykać! Nie, no zginąłem! Co za chamy ostatnie. Wszystko zwinąłem, dobra. Powiedzcie mi, którym chcecie dostać mieczem? Mam 3 różne kolory. No ja już zostałam, oddawaj mi jakiś jeden. Wejdę jego łapką go naklepiemy. Nie dacie rady. Nie damy rady. No dobra, bijcie mnie, no. Niebo płacze ze śmiechu. No dobra, ty będziesz płakał z bólu, gościu. Jak ci wklepię. Hamstwo, ja miałam 2 serdecznie. Nie mam nawet żadnego miecza. To było tak smutne, że cię tak zdzieliłem. Okej. No, to może JJ se poszła zamiast mi pomóc. No bo ja nie mam miecza żadnego. Proszę, JJ, awansowałaś na najlepszego zawodnika. Proszę, brązowy. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, mamy przygotowany ring i za chwileczkę tutaj się odbędą wielkie mistrzostwa rycerzy. Każdy z nas zmierzy się z każdym z nas. Na różne miecze. Po co, skoro ja już wiem doskonale, że ja to wygram. No jasne. Ale że jeszcze niebo nie płacze ze śmiechu? Jeszcze nie płacze, no dobra. Zaraz się taki się też wydaje. Dobra, to co, może na początku kobiety mają pierwszeństwo. Zapraszamy na ring i zapraszamy wziąć sobie drewniany miecz. Czemu no drewniany? Farę, obrazek już tam jesteś, to zaczynaj. O, dobrze ci idzie, okej. I... Woohoo! Ja też mam drewniany miecz, okej. Co, ja się z tobą biję? Tak jest, w prawym narożniku, czerwonym. Christian Fishy Forul. W lewym narożniku. JJ-ka! Joystick! Justyna! Joystick! JJ-ka! Okej, jesteś gotowa? Trenerze, stój tutaj i mi dopinguj, tak? Tak jest. Dobra, naklep go, pamiętaj, prawy cios, hak, lewy. Lecimy! 3, 2, 1, gong! Poszli! Trzymaj gardę, wysoko JJ, dobrze! Jazda z nim, bardzo dobrze! Aaa, masz kamie! Nie! Dobra. Przerwnąłem z JJ-ką. Dobra, Szako, dawaj teraz ty. Ciężko. Tak jest, teraz. Ile masz życia? Ja mam całe życie, on mi ani razu nie zadał obrażenia. Lagi miałem. Okej. Prawie na rozniku! Szaku! Marchewa! Rudy! Dobra, teraz JJ-ka. Normalnie złodziejka, lecimy. Gong! Poszli! Dobrze. Okej. Dobra jest! Wała! Kurde! Ona ma jakieś lepsze DPI czy coś! O! Czyli Szaka, Szaku z JJ-ką rywalizujecie jeszcze raz w tej rundzie. I kto zdobędzie punkt? Dobra, jesteście gotowi? Decydująca runda. Kto zdobędzie punkt? Gong! Poszli! Złote kalesony są moje! Okej, Szaku dostał bombę. JJ-ka wypadła za ring! Wracaj szybko, wracaj szybko, bo to będzie prawie że knockout. Nie! Byłaś liczona, ale czy ci się udaje? Szaku. Nie jest tak łatwo. Szaku zdobywa serio pierwszy punkt. Dobra, JJ-ka. Okej. Znowu ja, tak? Znowu się mierzysz tym razem ze mną na miecze z kamienia. Tak, okej. Z betonu. Okej. Jesteś gotowa? Jestem gotowa. Tak łatwo teraz skóry nie sprzedam. Lecimy, gong! Jak ostatnio, pamiętaj, dawaj go. Króciutko. No aż kurde! Aż odklepie, dawaj go, JJ, będzie klepał! Jak najman, dawaj! Yes! Kurde! Yes! Ej, ja nie wiem dlaczego w pierwszej rundzie mi tak łatwo Idę teraz po Szaka. Dobra, dyktator, dawaj! Start! Lecimy. O, ty chamie. O! Jakiel, że nikt trafić nie umie, nie? Ja mam jakieś lagi. To jest... Szaku wygrywa kolejną rundę, tak? Skam. Ja nie mogę. Szaku drugi punkt.
Okej, okay, JJ-ka, teraz my znowu się spotykamy w ringu. Zapraszam, zapraszam, tym razem. Full HP z was i trzeba tutaj was atakować. Ja mam tabliczką atakować, XD? Minus jeden, Farrell, za zniszczenie naszego mienia. Za zniszczenie mienia, okej. Tak. Czaku, dyktuj. A więc uwaga, dyktator kontra JJ-ka, zaczynamy. Poszli. Dobrze. Daj JJ, lej dyktatora, pokaż mu, że ty tutaj rządzisz, nie on. Krótko. Leży, ale. Co się dzieje? Ale została znokautowana pięknie. Nie, no za szybko, za szybko. Szaku, przypominam ci, że to miasto jest za małe dla nas dwóch, za ciasne. No to wychodź, tu masz lecimy. Wyjście, zapraszam. Dobra, JJ-ka. Okej. Okay. Gong. 3, 2, 1, wojna! O, a nie no, dwa lewaki. Trafił go. Okej, okay, teraz Szaku trafił. Teraz leży! Znokautowany! Pierwszy raz Farrell zwycięża w tej rozgrywce! Proszę bardzo, trzecia runda należy do Farrella! Okej, okay, odkładam te miecze. Czyli masz 0 punktów, ten minus 1 ci się wyzerował, nie? Dobra, to teraz co, leszczyki, dostaliście obydwoje. To teraz wy się mierzycie na złote miecze. 3, 2, 1, start! Go! Okej, okay, dobrze JJ, dobrze! Kurde, on był szybszy! No za wolno klikałaś. Nie, no ja się nie nadaję do takich walk. Okej, okay, Szaku, jesteś gotowy? Jestem. Decydujące starcie. Starcie. Wojna! Okej, okay, wow. Przyjął? Obydwoje przyjęli po ciosie? A, nie wierzę! Ile? Niestety, Farrell przegrywa tę rundę. Gościu, rybka w puszce. Co ty robisz? Rybka w puszce. Myślisz, że nie dojadę? Nie dojadę cię? Nie mogę być... Rybka w puszce? Puszka. Dyskwalifikacja! Dyskwalifikacja! O, widzisz, to było niesportowe zachowanie. Dostajesz minus jeden punkt, Szaku. No i co? No właśnie to było. Normalny jesteś. Minus dwa punkty. Ej, przepraszam. Jesteś bilansem równym zero, Szaku. Proszę, dajcie mi dojść do słowa, tak? Tak. To pan się zachował bardzo niesportowo, ponieważ po przegranej rozgrywce zaczął pan atakować pana marchewkę, więc mi się wydaje, że to pan powinien zostać dyskwalifikowany z ostatniej diamentowej rundy. Właśnie, gościu, w boksie się nie kopie, pamiętaj. Dobra, proszę, przyjmuję na twardo. Jestem kozakiem i nie będę walczył o pas mistrzowski. Atmosfera jest napięta, powiem wam szczerze. Deszcz dobra. Pada i to jest decydująca runda. Tutaj może się wszystko wydarzyć, dosłownie wszystko. Pada deszcz, mamy warunki niekorzystne. Dawaj, czeczejka! Na twoją korzyść, bo szkielet strzela w Szaka! Start! Uwaga, co? Kto to wygra? Zombiak jeden, drugi jeszcze wleciał na ring! Jest! Jeszcze mam tu dokopać, proszę bardzo! Tak jak jest! To wam mogę dokopać, elo! Farrell kontra JJ! Dawaj! Diamentowa runda Jej! To znowu było niesportowe zachowanie. Tak, ja już odpadłem. Czyli mistrzem świata w zawodach rycerskich zostaje JJ! Tako! Joystick! JJ-ka! Tak jest. JJ-ka, szef! I to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do Szaka i JJ-ki. Link do ich kanału znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!